bo bardzo ciężko będzie mnie to zawsze. Ciężkie tematy, tabu. Tematy tabu, proszę Państwa. Jest to różowy trójkąt. Tak, pełną świadomością użyję tego mocnego słowa. Ale rzeczywiście dla mnie, jak zaczynałam swoją pracę, to było już prawie dekadę temu, to było to dla mnie dużym zaskoczeniem i szokiem, jak mocno geograficznie różnimy się, jeżeli chodzi o te tematy. Już wyjaśniam, o co mi chodzi. To znaczy, przekraczając rzekę Odrę, zmienia się wszystko. Przekraczając rzekę Odrę, wchodząc do księgarni, no, są opracowania, które same siebie już zaczynają, są autorzy, którzy sami siebie już zdążyli przepracować. Są badania. Praktycznie każdym miejscu pamięci jest wspomnienie zapomnianych ofiar nazizmu. Na całym świecie, ja też piszę o tym w posłowie tej książki, na całym świecie znajdują się, łącznie z Kanadą, znajdują się pomniki różowych trójkątów i nieheteronormatywnych ofiar. Proszę bardzo. Pomniki różowych trójkątów. No ja Żydówka, będę pilnowała tego, żeby nas nie prześladowali za... Czy za wiarę, za religię, za Pana Boga Jahwe, bo my bardzo wierzymy w Boga Jehowę, Jahwe. To też mogą, wiesz, no katoliczka to... Ale w ogóle szerzej też domów publicznych. Rzeszczą, a wy Jehowici... Owszem, tego tematu nie ma, ale jeżeli chodzi aby o... Aby Jezusa nie wierzyć. I taka to robota. Nic nie ma. Jak oni nie mają pojęcia o Piśmie Świętym, o Biblii. Tabuizowane, tych ofiar, które są stygmatyzowane. W związku z tym... No policja też nie lepsza, bo przecież policja to w katedrze tutaj wyświęcona była, nie jednej warszawskiej. Ja to znam sytuację z Anglo-Ameryki Białystok, tam w gazecie współczesnej było zdjęcie, jak kordony policji klęczą przed ołtarzem, no ale to jest tam Anglo-Ameryka Białystok, ja bym wolała, żeby do cerkwi poszli policjanci się tam dali wyświęcić. No a tutaj w Warszawie to z kolei tych kościołów pełno katolickich. Nie ma, no i to warczy, i to harcze na ciebie. Żadnych tekstów straszne, na straszne. Ale 2016 roku jest świadectwo i myślę, że to jest świetny początek. Że nic nie wolno teraz powiedzieć przeciwko sądom, ni słowa, ni pisnąć. No to już jest niewolnictwo. A w Ameryce to wszystko wywalczyli. Wszystko mają. Murzyn może być prezydentem, a tutaj to wiesz, będą się gapić pół godziny, bo nie widziała Murzyna. Mocherowa nie widziała Murzyna. No chyba, żeby cuda robił, jak ten ksiądz Baszbora na stadionie, tutaj tym byłym dziesięciolecia. Uzdrawiał ponoć też Murzyn. Tu się dziwią, wiesz. No ale jak uzdrawia, to czy miseczkę ryżu daje, to już lepiej, bo tak jak nic, to cuda nie ma. Tak, nie umie robić cudów, nie ma cudów, to niedobrze. Chyba zawsze pozostanę wdzięczna środkowi Karta, że się zdecydowali i że rzeczywiście wydali tę książkę, że wydali... A na jakie trudności Pani napotykała w swojej pracy badawczej? Na różne trudności. Znaczy pomijam kwestię małej liczby źródeł, tak, bo to tak, jest pewnie duży problem. To jest potwornie duży problem i to też jest problem na takim poziomie czysto metodologicznym, czyli żeby przekonać kogoś, że to, że na przykład, jeżeli chodzi też o oral history, ale nie tylko, żeby przekonać kogoś, do tego, że żeby pisać o jakimś zjawisku, czy o jakiejś biografii, zbiorze biografii, to nie trzeba mieć tej pełnej relacji, czyli nie musimy wiedzieć, gdzie się kto urodził, co było w środku jego życia i jak zmarł. I to jest takie najprostsze wyjaśnienie, czyli historia zapomnianych ofiar nazizmu to jest też historia przemocy seksualnej w okresie II wojny światowej, to jest historia mozaika, to jest hybryda, to jest rodzaj opracowania, w którym rzeczywiście liczy się każdy ślad. I to nie jest tylko moje doświadczenie, doświadczenie wszystkich badaczy zajmujących się tym zjawiskiem. Czyli my jesteśmy kimś w rodzaju takich śledczych, poszukujących drobnych fragmentów, z których układamy mozaikę. My nie mamy najczęściej pełnych biografii, tak jak wspominałam wcześniej. My te biografie sami poniekąd tworzymy, wiedząc po prostu, że taki mógł być los, wiedząc, że ta ofiara... prześladowanie tej ofiary rozpoczynało się w ten sposób, a innej ofiary kończyło się w ten sposób, więc jesteśmy w stanie stworzyć coś w rodzaju takiego symulacyjnego scenariusza. My też sobie zdajemy sprawę z tego, że bardzo rzadko mamy relacje, w związku z tym bardzo
dużą z jednej strony odwagą, ale też pokorą podchodzimy do każdego materiału historycznego, który znajdziemy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w momencie, kiedy nawet odnajdujemy relację, na przykład która została spisana w trakcie aresztowania, to to jest relacja, która powstawała pod przymusem. Z jednej strony jest to głos danej ofiary, z drugiej strony wiemy, że ta ofiara mogła powiedzieć zupełnie co innego. I to jest doświadczenie wielu ludzi, którzy historyków, socjologów, historyczek, socjolożek, którzy pracowali nad tymi tematami. To jest taka podstawowa trudność. Ale druga rzecz, która też, która jakaś tam myślę, że jest taką mantrą przewodnią tego naszego dzisiejszego spotkania, no to są te dwa słowa, czyli tabu i stygma. I w Polsce nadal to funkcjonuje. Właśnie chciałam zapytać o echo paragrafu 175. To jest jedno z rzeczywiście z to jest paradoksalne, dlatego że w Polsce przed wojną homoseksualizm nie był penalizowany. Rzeczywiście był kodeks Makarewicza, który istniał w Polsce od początku lat 30. Tam nie było takiego paragrafu jak paragraf 175 w Niemczech, czy paragraf 129 w Austrii, też penalizujący relacje homoseksualne. W Austrii też penalizował kobiety, o tym nie powiedziałyśmy, ale w kodeksie Makarewicza nie było takiego paragrafu. Był jeden paragraf, który rzeczywiście odnosił się do relacji homoseksualnych, jeżeli chodzi o gwałty i relacje przymusowe, kazirodcze, pedofilskie. Tutaj też można było trochę rzeczy podciągnąć, jeżeli ktoś się uparł, ale rzeczywiście homoseksualizm nie był penalizowany w Polsce. Z tym bardziej w 2016 roku, no z jednej strony, i tutaj ja będę dużą optymistką, że to nas powinno dziwić. Z drugiej strony, jak obserwujemy to, co się dzieje, jeżeli chodzi o homofobię w Polsce, czy przed rokiem 90, czy po roku 90, to, no to jest pewna odpowiedź. Znaczy my do dzisiaj, to jest jeden z tematów, który nie jest opracowany, my do dzisiaj nie mamy praktycznie żadnej publikacji. Mówię praktycznie, jest jeden tekst między innymi w takiej książce w opracowaniu pod redakcją profesora Kuli dotyczący, mówię o akcji Hyacinth. Ale to są jednak tematy, które nadal pozostają w sferze tabu. I to tabu i stygma tej grupy więźniów, czy szerzej tych grup ofiar, to powoduje, że ta tematy tabu dzisiaj. Grupka badaczy, która się tym zajmuje, ma też problem z tym, żeby publikować te badania, żeby je prowadzić. Żeby różowy trójkąt. Żeby były wspierane. Więc tego typu inicjatywa, czyli że ośrodek Karta decyduje się, żeby opublikować to świadectwo i publikuje je, tak jak pani wspomniała na początku, w serii świadectwa XX wieku, czyli te świadectwa, które wpłynęły na ten wiek i na to, jak my postrzegamy przeszłość i to stulecie, no to jest myślę duża, z jednej strony duża odwaga, moje ogromne podziękowania, że tak się wydarzyło i rzeczywiście jakby myślę, że tak jak pani powiedziała na samym początku, jako czuję się pełnoprawną też współmatką tych książek.